witajcie moi kochani, w dzisiejszym vlogu spędzimy sobie późniejsze popołudnie i wieczór. Nastała jesień. Wiem, że u mnie wystrój się nie zmienił, ale on teraz jeszcze bardziej wkomponował się w porę roku. Te złote lampki i w ogóle, więc słuchajcie, no pada za oknem deszcz od samego rana. Jeszcze wczoraj były upały. Takie, że pojechaliśmy nad jezioro, opalaliśmy się, pływaliśmy w jeziorze, umieraliśmy z gorąca. A dzisiaj nastała jesień w pełnym tego słowa znaczeniu. No i co moi drodzy, miałam dzisiaj kilka planów, ale gdzieś tam się wysypały. No cóż, nie zawsze wszystko wychodzi tak jak chcemy, natomiast nie chcę sobie tego psuć i stwierdziłam, że zrobimy sobie coś tutaj po domowemu, we własnym gronie. Mniam, mniam, mniam. Właśnie mój synek bardzo dobrze mówi, już podpowiada. Zrobimy dzisiaj razem ciasto. I jest to takie troszkę, można właśnie powiedzieć, jesienne ciasto. Znalazłam na szybko ciasto ze składników, które mam w domu, żeby nie musieć wychodzić do sklepu. I serio, udało mi się znaleźć. Wegańskie, bezglutenowe ciasto z malinami. Takie dobre będzie, takie dobre, no nie wiem. Ale mama pierwszy raz robi to ciasto, ja nie wiem, czy mi to wyjdzie. Będzie mniam, no to dobrze. Mam wagę kuchenną, działa? Czy ona działa? Działa, jej, super. Dobra, 100 gram, kochani, przejmujcie się hałasami. Mój synek również tutaj piecze ciasto jakieś swoje, więc... Doceńmy ten fakt. Ja bardzo, słuchajcie, lubię gotować w tym salonie. Mi się w ogóle zawsze marzył, wiecie co? Salono kuchnia. Mi się zawsze marzyła. I ja wiem, co wy zaraz powiecie, że zapachy, że coś tam, że syf, ale mnie to naprawdę, takie rzeczy mnie nie ruszają. Najcenniejsze dla mnie w takim właśnie, w takiej salono kuchni jest taka bliskość rodzinna, bo ja uważam, że sercem domu jest i kuchnia, i salon. Właśnie takie pomieszczenie, gdzie mama coś gotuje, właśnie jakieś pysznie pachnące ciasto, dzieci, cała rodzinka sobie siedzi w salonie, nie wiem, oglądamy jakiś film i ja z tej kuchni też będę mogła patrzeć sobie coś tam, wiecie, tak, czy jakieś planszówki, czy coś, i te zapachy, i to taka symbioza po prostu, takie połączenie tych dwóch pomieszczeń, to jest dla mnie... No cudowne, naprawdę mi się marzy. Aha, więcej, 150 gram mąki kukurydzianej muszę dać, bo nie mam czego? Orzechów. Więc i tu jest napisane, że jeżeli nie ma, to można zastąpić taką samą ilością właśnie mąki kukurydzianej, no to tak właśnie robię. Uuu, jak równiutko. Już popełniłam pierwszą gafę, bo do tych suchych składników dodałam olej. A trzeba było najpierw wymieszać same suche składniki. Więc się boję, jak to odratować. Mogłam tu ręką, kurczę, zagnieść. Mieszasz razem z mamą. Tak, mieszu, mieszu. Mega ciekawa konsystencja tego ciasta jest. Pomocnik tutaj zaangażowany. Teraz tak, ja sobie przyniosłam tutaj jeszcze cynamon. I nie ma tego w przepisie, ale ja chcę zrobić właśnie to ciasto troszkę bardziej właśnie jesienne. W klimacie jesiennym sobie zrobię tak, jak moja mama robi szarlotkę, że ona robi kruche ciasto i to ciasto jeszcze przed piekarnikiem wysypuje cynamonem i to wtedy mam mega taki cynamonowy smak. Oj kochani, to jest szklane, zobacz, to jest szkło. Okej, ulapiamy ciasto na blaszkę. Ciasto z owocami. Zobaczcie, to już są zmieszane owoce. Mega to fajnie wygląda, że właśnie w tej mące i w tym cukrze obtoczone, że nie będzie może takiej, wiecie, wody z tych owoców nie wyjdzie, tylko będzie tak zamknięty ten owocek w tej mące. No mega jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Wygląda to przecudownie. Tak wygląda ciasto przed włożeniem do piekarnika. Już dałam, jest spód wypieczony przez 15 minut. Owocki wyłożyłam i posypałam resztą ciasta. Mały teraz czyta książkę o dinozaurach, jak coś. Już wyjaśniam te dźwięki ze zaświatu. Taki tyranozaur. Leci do piekarnika z powrotem. Uuu, ta
tata tam jest w książeczce? Wow, tata był z dinozaurami. Słuchajcie, ja jeszcze posypałam to ciasto tą przyprawą. I myślę, że teraz będzie też fajniejszy efekt. Generalnie w przepisie jest, żeby to zrobić w tym cieście, które ja już posypałam, ale oczywiście nie doczytałam. Ja jestem dzisiaj jakaś śnięta, słuchajcie, ta jesień na mnie chyba tak działa. Myślę, że i tak będzie git. Jest upieczone, jakie piękne. Pachnie bosko. A w trakcie, gdy ciasto będzie stygło, pójdziemy sobie teraz troszeczkę przejść się na dwór, bo nie pada aż tak bardzo. Teraz myślę, że warto sobie jeszcze tak przewietrzyć głowę. No, lecimy. Zakładamy buty. Buty? Gdzie są buty? Gdzie masz buty? Gdzie buty? Hej, tutaj? Nie. Buty. I drugiego weźmiesz? Buta, super! To jeszcze skarpetki weźmiemy, no i let's go! Moi drodzy, jest już 19:20. Byliśmy na tym spacerku i tak fajnie mały się bawił w kałuże, wchodził, liście jesienne zbierał. Miał taką radość, że no ja się też przez to cieszyłam tym wszystkim. Wróciliśmy, zjedliśmy kolację. W sumie głównie on jadł kolację, bo dla mnie to za wcześnie. Takie wyciszające zabawy, kąpiel. Dostał dzisiaj od babci i dziadka nowy żel do kąpieli. Jest pięknie, pachnie. Pomycił od razu piżamka i spanko. No i już śpi od jakiegoś czasu. Ja się w tym czasie też już ogarnęłam. No i teraz słuchajcie, recenzja tego ciasta. Generalnie chyba nie są to moje klimaty. Aczkolwiek też trochę zepsułam to ciasto, dodając do niego ten cynamon i tą przyprawę do piernika i grzańca. To było ewidentnie bez sensu i zepsuło to ciasto. Więc jeżeli będziecie robić to ciasto, to zostawcie tak jak jest w przepisie i nie dodawajcie nic od siebie. Ale generalnie samo ciasto, to kruche ciasto, bueno, naprawdę. Przepyszne. Mówię wam, ja dzisiaj miałam jakiś uśpiony mózg. Jakaś taka, zresztą chyba widzicie, że jestem jakaś taka spowolniona. I to chyba przez tą pogodę, też mały ostatnio ma mega ciężkie nocki, nie wiem, kolejny ząb wychodzi. Więc jest bardzo intensywnie. A ja po prostu miałam dzisiaj, co jest dla mnie bardzo niespotykane, ale miałam dzisiaj dużą, jakby taką potrzebę bycia z kimś. I pogadania na żywo, bo ja ze wszystkimi znajomymi po prostu piszę i jestem w kontakcie, ale wiecie, to jest co innego face to face. No i próbowałam to ogarnąć jeszcze może jakąś inną osobę, no i niestety nikt nie dał rady. I wiecie, i może dlatego tak smęcę dzisiaj, bo miałam taką dużą potrzebę bycia z kimś, pogadania. I jest w tym wszystkim to moje dziecko, ten mój synek, więc nie jestem sama. Ale to jest dziecko, no nie? To jest zupełnie co innego jak po prostu spotkanie z drugim człowiekiem, z przyjaciółką, ze znajomym. No i czasami tak po prostu jest w życiu dorosłym, że można się umawiać tygodniami, a nawet miesiącami i ciężko jest znaleźć wspólny termin ze względu na pracę, na zajęcia, właśnie na dzieci. Naprawdę dorosłość jest mega trudna w utrzymywaniu relacji. I jakby to jest też takie coś, takie moje przemyślenie, że niby fajnie, że jest Messenger, bo w sumie no codziennie piszę z ludźmi, codziennie jesteśmy w kontakcie, ale jakby... To nie jest to. I wiecie co? Mam wrażenie, że ostatnio wychodzę z tego swojego takiego, jakby to powiedzieć, użyję tego słowa nie w kontekście choroby, tylko w kontekście innym. Wychodzę z tej takiej depresji społecznej. Od wielu lat mam coś takiego, że nie ufam ludziom, że nie chcę wychodzić do ludzi. To znaczy, lubię wychodzić do ludzi, ale mam bardzo duży dystans i nie jest moim celem nawiązywanie głębszych relacji. Takich, wiecie, chodzi mi o znajomości, takie znajomi, przyjaciele i tak dalej, przez jakieś tam zranienia z przeszłości. I mam wrażenie, że ostatnio powoli, i dużą rolę tutaj znów to powiem, odgrywa właśnie macierzyństwo. Bo ostatnio właśnie to wychodzenie do ludzi przeżywa renesans w moim życiu i zaczynam znów widzieć w tym radość i że daje mi to coś pozytywnego, bo to nie jest tak, że ja nie próbowałam, ja przez te wszystkie lata próbowałam i ja wychodziłam do ludzi z takim nastawieniem, dobra, okej, spróbujmy, może coś jednak się uda, ale we mnie było tyle jeszcze blokad, tyle takich, wiecie, nieufności po prostu takiej, żeby no nie uzewnętrzniać się za bardzo, nie wchodzić. Też myślę, że inni to wyczuwali, więc też to po prostu nie zagrało, no nie?
I ostatnio mam taki czas, że widzę, że przepracowałam w sobie wiele rzeczy, dzięki czemu coraz bardziej odblokowuje mi się ta społeczna część mnie i zaczyna mi właśnie doskwierać trochę ta samotność w macierzyństwie, o której wielokrotnie słyszałam właśnie w social mediach, na jakichś właśnie takich kontach prowadzonych przez specjalistów, specjalistki, psychologów, psycholożki od spraw właśnie wychowania, rodzicielstwa i tak dalej, gdzie właśnie była mowa o tej samotności. Ja dotychczas, ja bardzo lubiłam i dalej lubię być sama w tym wszystkim. Teraz już jest coś innego, bo dalej lubię samotność, doceniam ją, umiem z nią zrobić pożytek. Uwielbiam spędzać czas sama, uwielbiam spędzać czas sama z dzieckiem. Bardzo doceniam ten czas, nie jest to dla mnie czas zmarnowany. Natomiast właśnie do tej pory nie odczuwałam tej samotności tak bardzo, przynajmniej tak mi się wydaje. A teraz właśnie mam coś takiego, że chcę wychodzić, wręcz tak potrzebuję właśnie tych relacji, potrzebuję tych ludzi i słuchajcie, jest to ogromny przełom w moim życiu, bo naprawdę byłam bardzo zblokowana w tym aspekcie i ja się bardzo cieszę, że doszłam do tego momentu, bo ja już miałam takie myśli, że ja chyba po prostu już zawsze będę takim samotnikiem, a widzę, że właśnie gdzieś tam ta praca nad sobą prowadzi mnie do tego, by właśnie wychodzić do ludzi. I chyba to świadczy chyba dobrze o tym, że dokonuję dobrej pracy nad sobą. Mam nadzieję. No wydaje mi się, że tak, no. I po prostu cieszę się z tego, bo jeszcze parę lat temu ludzie są tacy źli, okropni, nie wolno im ufać i dalej gdzieś mam dużo zawodzeń. Często dalej się zawodzę na ludziach i wraca ten ból z przeszłości, że oj, Tesia, uważaj, bo ty znowu wejdziesz w relacje, znowu cię zranią, znowu cię zostawią, ty się zaangażujesz, oni się nie zaangażują i koniec będzie i znowu będziesz cierpieć, poleć cię to będzie i tak dalej, więc wracają te takie stare głosy z przeszłości, natomiast już lepiej sobie z nimi radzę, bo nie przywiązuję się tak bardzo do innych, do opinii innych o sobie, już gdzie indziej kładę to poczucie własnej wartości. Już nie z zewnątrz, tak jak kiedyś było tylko z zewnątrz. Teraz już po prostu z siebie, ze środka. I ja wręcz już teraz zaczynam mieć coś takiego, że ja potrzebuję ludzi. Że zaczynam być na nowo ciekawa ludzi. Ciekawa ich przeżyć, ciekawa ich poglądów, ciekawa ich, po prostu ich emocji, ich codzienności. I powiem wam szczerze, że jest to niesamowicie piękne przejście dla mnie w moim życiu. To się stało teraz, mam wrażenie, że to się stało tak nagle, że znowu mi się to że mi się to odblokowało i ta otwartość na ludzi, z czego się bardzo cieszę i dlatego takie sytuacje, kiedy to ja wychodzę z inicjatywą, żeby się spotkać, żeby coś, no a realia są takie, że nie każdy zawsze będzie mógł, albo już się umówimy, ale komuś coś wypadnie, więc no niestety trzeba to przełożyć i finalnie zostaję sama. To doszłam do takiego momentu, że mnie to boli i ja to przeżywam, bo nie chcę być sama. Kiedyś, jeszcze parę miesięcy temu, bym powiedziała, nie spotkam się z nikim, bardzo dobrze, jejku, fajnie, super, że odwołała, mogę być sama, nie będę się stresować, naprawdę. A teraz po prostu aż mi jest smutno, że nie wyszło żadne z tych spotkań. I zaczynam rozumieć, o co chodzi w tej samotności w macierzyństwie, w tym, że jesteś z człowiekiem, ale brakuje ci po prostu tych ludzi dorosłych. Jeszcze inny rodzaj samotności w macierzyństwie to jest to, kiedy odwracają się od ciebie znajomi z tego względu, że masz dziecko. Nie wiem, tak jakby ludziom się wydawało, że jak ty masz dziecko, to już jesteś jakaś inna, że już nie jesteś taka crazy, już nie jesteś taka fajna, zabawowa. No i to jest też takie, myślę, często o tym słyszeć. Właśnie ci znajomi gdzieś tam się wykruszają, ale no myślę, że warto wtedy się zastanowić, że no skoro w takim momencie w życiu nie chcą być przy tobie, to znaczy, że oni nigdy nie byli przy tobie tak na serio i w 100%. I może to nawet lepiej, że zweryfikowało ich to, ta sytuacja. No. Dobra, słuchajcie, takie moje przemyślenia na wieczór. Ja lecę montować i czekam na mojego ukochanego, aż wróci z pracy. I spędzimy może chociaż razem jakąś chwilę. I widzimy się w następnym filmie. Dziękuję wam bardzo, że oglądaliście, że byliście tu ze mną dzisiaj. I widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia!